Cześć chłopaki, cześć, cześć, przepraszam bardzo. No jak ma być mnie słychać, kuźwa, jak mikrofonu nie odblokowałem, nie? Teraz mam nadzieję, że będzie już okej. Tak, dokładnie, Extreme, dźwięk on. Cześć Łukaszu, witam was jeszcze raz. Słuchajcie, teraz już pewnie słychać. Także jeszcze raz, siema, Domal, Pawelena, Serwir, Michało, Extreme, Radziu, Radziu, Radziu. I już jest chyba wszystko okej, co? Także myślę, że będzie już dobrze. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, single, multi nie ma. Jestem na wersji 1.37 i na razie się nie cofam. I chyba się nie cofnę, poczekam już po prostu. Siemano papaj, witam pięknie. Także polecimy sobie. Posiedzimy wieczorem, coś tam pogadamy, kto będzie miał ochotę zostać krócej czy dłużej. Słuchajcie, zrobiłem sobie w końcu mana, tak jak widzicie. Zrobiłem mana przez tą jego dużą szybę. Siema Sylwia. Zobaczę, kawałeczek tam się nim przejechałem, to może za dużo powiedziane. Szyba duża mi się podoba, aczkolwiek coś się obawiam, że będę miał chyba problem dość co do silnika. Jakby po tym, że jednak Mercedes, nie to, że teraz bronię tego Mercedesa, tylko po prostu jest bardzo fajnie wyciszony. Tak troszkę ten man chyba mi tam za głośno furkocze. No ale dobra, zobaczymy. Jeszcze tylko Discordzik. Ja się wybiję jakby co na żywo. Także jak coś, to jestem sobie też na Discordzie. Kto tam ma dostęp, no to będzie miał dostęp. Kto będzie miał ochotę, to będzie miał ochotę. Trasę mam już rozpoczętą. Kolejną z naszego firmowego eventu. Z Olsztyn do Bordeaux. I niech się ta machina tutaj uruchamia. Dlaczego Nomad? Wiesz co, papaj? Po pierwsze, jest to tam po części też powiązane z sąsami. Po drugie, Nomad to jest taki, wiesz, wędrownik, koczownik, a ja się z racji tego, że dużo przeprowadzałem, wiele miejsc zmieniałem, to tak jakoś mi to przypasowało. Jak nam to tutaj wygląda? Tak nam ten manik wygląda. Ładunek mam w zasadzie już też gotowy. Wołowinka. Tak, powiem ci Dave, że próbowałem wersję też z paseczkiem zamiast tego napisu MAN. I tam mi za bardzo się nie podobało. Właśnie w takiej wersji mi się podoba. Także całkiem przyjemnie on wygląda. Siema. Jeszcze światełka mam chyba wszystkie odpalone. W środeczku, słuchajcie, też całkiem przyjemny. Także mimo, że jakby z jednej strony mogłoby się wydawać, że nie ma tych bajerów tutaj zbyt wiele, ale jednak ta kierownica też tutaj ma ten swój taki urok, że nasyca tą elektroniką. Siema dam. I powiem wam, że w środku podoba mi się bardzo. Podoba mi się tak jak i Volvo. No zobaczymy tylko jaki będzie silnik, nie? Radziu, nie gram na multi z tego względu, że wszedłem na wersję 1.37
żeby tam porobić już nowsze dodatki i niestety nie ma jeszcze multi na 1.37. Ale jakoś mi też tego singla brakowało często właśnie, żeby sobie pomodować, porobić. Słuchajcie, no szyba w nim to jest po prostu kosmos. Tak, ta podusia jest też bezbłędna, dodaje radości. Ale no słuchajcie, zobaczcie, no mówię, szyba w tym manie to jest po prostu widok. Trzy razy jak patrzę, to nawet z tą osłoną przeciwsłoneczną, jak w tym kurczę moim Mercedesie, nie? Kaśka, mam nadzieję, że nie siedzi w telefonie. Nie, no tutaj jest tym razem ta bez telefonu. Ta przynajmniej na drogę patrzy. Nie, powiem wam, że nawet nie jest jakby specjalnie głośny ten silnik. Także naprawdę, no mam nadzieję, że będzie dosyć przyjemnie nim jechać. Radziu, wiesz co, to jest normalny man z gry. Słuchaj, ja tam mana żadnego nie modowałem. Nie, Dawid, powiem ci lepiej, żeby ona się tak nie odzywała. Niech jedzie tak w ciszy, jest dobrze, muzyka. Mówisz, papa, i nie słychać dźwięków? Wiesz co, poczekaj, ja tak je trochę wyciszyłem sobie, żeby mi za mocno nie dawały. Ale zaraz zobaczymy, jakie mam je tutaj w dźwiękach wyciszone, na ile. Mogę je trochę podciągnąć jeszcze w sumie. Zobaczymy, dacie mi znać, czy jest lepiej. Żebym nie musiał w OBS-ie tam dociskać bardziej. Spoko, Radziu, zapraszam. No, Extreme, powiem ci, zobaczymy. Zobaczymy, jak w trasie to wyjdzie z nim. Dobra, daj znać, papaj, czy tam troszeczkę coś go podciągnęło w tych dźwiękach i czy mi tam nie zagłusza, powiedzmy, bardziej mnie. Spoko, daj, trzymaj się. Nic nie dało? Co ty mówisz? No, dźwięki ja mam, powiem ci, tutaj dosyć mocno wyciągnięte. Także zobaczymy, jak będzie teraz. Aż mi się, kurde, nie chce wierzyć. No, co tutaj by mogło go tak. Ja tam sobie to wszystko wyciągnąłem. Teraz ok? A, no to dobra. To jak jest, to jest. No to spoko. Być może wina OBS-a, bo czasem jest tak, że muszę włączyć jeszcze raz, wyłączyć dźwięk i dopiero załapię. No mam nadzieję, że będzie w porządku. Wizualnie mi się podoba, naprawdę jest taki
niestety klasyczny, ale taki nowoczesny. Zobaczymy, cholera, może na jakiś dłuższy okres mi podejdzie. Teraz odnoszę wrażenie, że troszkę za głośno grałem z tego menu. No jak myślisz, że na zasilaczu i na ramach nie ma co oszczędzać? Ramów nigdy zbyt wiele. Ramy zawsze się przydają. I zawsze tam ci dopalą trochę. Zasilacz oczywiście musi być sprawny. No, od zasilacza też bardzo wiele zależy, jeżeli chodzi o stabilność wszystkich urządzeń przede wszystkim też. Jeżeli zasilacz ci pada, no to nie ma co się zastanawiać, trzeba już pracować nad tym, żeby go wymienić. Głośno. Powiem ci, muzykę ja słyszę bardzo cicho u siebie. Aż sobie podgłos zaraz zrobię. Bo ja mam naprawdę cichutko. Ja mam naprawdę cichutko. Dobra, zaraz się ona tutaj jestem troszkę. Mogę ściągnąć jeszcze. Dobra, już ją zjechałem na tyle, że myślę, że powinno być ok. Chociaż powiem wam, że ja bardziej nieraz wolę lepiej słyszeć muzykę jak silnik, tak naprawdę, nie? Cześć Mireczku, dzięki, trzymaj się. O 4 pobudka, no to odpoczywaj, śpij szybko i zasypiaj szybko. Pięćsetka nie wiesz, czy da radę? No Paweł, no to. Zależy, co ty tam masz w sezonie. A ty już kupiłeś ten stacjonarny w ogóle? Czy dopiero go tam budujesz? Witam serdecznie. Siema Radziu. Jak tam, co tam u ciebie? A w pożądalu. Co
u mnie, słuchaj, no wziąłem na stopa, bo dobijała mi się do drzwi. Mówi, kurde, ty, wysiadam od Cebola, bo po jemu to tam nie wiem, co tam coś. On jakiś tam, nie wiem, co on chciał ode mnie, szybko ratuj, ratuj, wywoź mnie stamtąd, no to zabrałem tej, słuchaj. Nie wiem, czy mam cię odwozić, czy nie. Widzisz, papaj, mówiłem, że za głośno ciągnie będzie. Musiałem przeciszyć live'a, bo zakłócenia. No. No ja nie wiem, ty, co ty do mnie, jak to ona kazała przekazać. A, do laski, dobra. Witam wszystkich zgromadzonych na czacie. Tak, jesteśmy póki co ze złośnikiem 102. Czekajcie. Boże, przyciszyć muzę. Już przyciszyć muzę. To nie muzę, tylko silnik. Dobra, papaj, przyciszam ostatni raz, bo nie dojadę. Chociaż rzeczywiście tam ten silniczek troszeczkę za głośno jest w środku. Przy tych ustawieniach. Jak tam radzi twoja mapka? A powolutku, powolutku do przodu. Właśnie tutaj jeden znajomy wybił do nas na czat, który mi pomaga przy mapce. Siema Kamil. Cześć, cześć, witamy. O, cześć Kamil. No stary, kurde, podziwiam. A dzięki Kamilowi dużo idzie, szybciej progres. Dużo mi pomaga. Patrz, Kamil ci napisał przywitanie i cię wzięło do tego. Widzisz? Wzięło cię do zabronionych słów. Musisz razie nika musisz zmienić, kurde. Tak. A to dlatego, że napisał w polskich znakach. A, musi być. Tak. Jeszcze sporo pracy przed mapką, ale powoli, powoli. A to już ile tam, z miesiąc ponad? No już trochę jest, tylko że wiesz, no codziennie człowiek nie robi, nie? Przerwy trzeba sobie trochę zrobić od tego, bo inaczej by człowiek zgłupiał. Pewnie, że tak, wiesz, tak samo i praca, nie praca, to... No dokładnie tak. Doby nie rozciągniesz, nie? Nie no, zgadza się, ale wiesz, im tu trochę zlekniesz, to tym więcej pomysłów ci przyjdzie, nie? Też na naprzód to idzie dzięki temu. Czemu go cały czas, kurde, wbija do tego? Ale nie wiem dlaczego właśnie. Nie zastanawiam, nic nie napisał takiego, powoli ogarniamy mapę. Dokładnie, powoli ogarniamy mapę, Kamil mi bardzo dużo pomaga. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za to, bo chłopak naprawdę odwala kawał dobrej roboty. Zrobić takie coś, powiem wam naprawdę, podziwiam i czas i wszystko. No samemu ciężko, ci powiem szczerze, że ciężko. We dwóch już trochę lepiej i szybciej ten progres idzie i co dwie głowy to nie jedno. Pewnie raz, żeby to dużo dłużej trwało, nie? Dokładnie. Dwa, że też, tak jak mówisz, jeden, drugi jakiś pomysł podda, albo pomoże, albo rozwiązanie znajdzie. No to dokładnie tak. Wiesz, człowiek nie na wszystkim się zna. Zawsze ktoś tam coś, gdzieś tam coś, wiesz, świeżego wniesie, dokładnie. I w ogóle wtedy inaczej to wszystko jest. A Kamil młodszy czy starszy? Młodszy jest, ale no, naprawdę nie, bardzo dobrze ogarnia pewne sprawy. To się nie ma co dziwić, że młoda krew, a nie to kurde stary. Dokładnie. Dokładnie tak. My się musimy od nowa wszystkiego uczyć, oni mają już od początku. Tak. My to słuchaj, no my tu musimy tylko się uczyć teraz tego, żeby nie zapominać. Tak, wiem, Kamil. Odświeżać. Wiem, Kamil, jesteś słowny chłopak. Fajnie, fajnie. Jednak gra popularna, kurczę. Rzeczywiście te mapy wszystkie tam, tak jak czasami ty mi opowiadasz, czy jak sobie człowiek popatrzy gdzieś na filmach. No dokładnie tak.
Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł coś cokolwiek pokazać, wiesz, tego konkretniejszego, nie? Ale już ten, już i tak grywalny macie, nie? Przecież tam częściowo. No tak, tak, częściowo już jest grywalny, ale jeszcze nie na tyle, żeby ewentualnie pokazać to, wiesz, publicznie, nie? No, miejmy nadzieję, że niedługo dojdzie do takiej zbliżonej funkcji, żeby można to było pokazać publicznie, ten cały progres, jak to powoli się toczy. Serwer, jeszcze 4000 ci zostały, no widzisz, można? Można. W każdym razie cały czas powoli do przodu idzie. A to jest edytor jakiś tam specjalny do właśnie tylko do farminga, tak? Tak, tak, to jest przez firmę tego SCS-a, jest, nie SCS, nie SCS-a, może. Przez farminga dodany, który po prostu tylko i wyłącznie pod farminga, wiesz, podchodzi, nie? A to jest też coś takiego, co można właśnie, nie wiem, pod SCS-a sobie ściągnąć, tak? Do, tak, do tak, mapy tak, do tak, SCS-a tak, budować. No właśnie, tak, mi też tak. tutaj właśnie od razu farming, firma, która, wiesz, produkuje grę, od razu się nastawia na modyfikację i na społeczność, nie? I to jest bardzo duży plus. Czekaj, czemu mi go cały czas chowa? Ja bym musiał go... Tutaj go nie ustawię, musiałbym gdzieś tam w opcję wejść, żeby dodać go do... No nie powinno wrzucać, nie wiem dlaczego go wrzuca cały czas na sprawdzanie. No zobaczymy, może jak tam już parę z, gdzieś tam wersów będzie zdań, to może już sobie to YouTube nauczy. A co tam cykałeś? Ostatnio widziałem z symulatorów. Coś na tym, jakąś nazywa ten DCS, tak? Czy... Tak, DCS World. Ale to co tam, na cywilnym jakimś leciałeś, czy... Nie, to wojskowe, tylko wojskowe? Samolot. Kurde, to też ciężkie jak cholera ten symulator, z tego co patrzyłem. Tak, bo to jest wszystko na realnych maszynach. Wszystko, cała procedura startowa, wszystko. No cała mechanika z myśliwca. Zabawy też jest. O, jest, jest, jest. Trzeba sporo poświęcić czasu na samą naukę, zanim się wystartuje. Mnie tak korci, kurde, w końcu chyba, bo tak jakby mi trochę to już wyleciało. Odstawiłem, bo to inne wydatki, zawsze coś późno, ale tak mi w końcu ciągnie, żeby kupić tego Oculusa. I chyba powoli zacznę wracać do tematu. No ja na razie się wstrzymuję z takimi rzeczami. Z tego względu, no mam tego trackera i tak dalej, ale ci powiem szczerze, że jakoś mi to nie leży. Ale to nie, no tracker to... Ja masz... wiem, no ja mam trackera, nie? A ty mówisz o Oculusie, nie? Ale tak, to wiesz... Ja mówię o tym 3D normalnie. Ja wiem, ja kiedyś miałem tę podobną wersję, tylko że starszą, też na zasadzie Oculusa, ale to mimo wszystko... Nie ujęło cię? Nie byłem do tego zbytnio przekonany. Aha, no mi to się bardzo spodobało. No ma, ty masz jakiś serwer w GTA, czy jak? Czy jak? Jakbym chciał z tobą na przykład zagrać? Serwer nie, my nie gramy na razie w RP. Tak, bo to Empik udostępnił GTA 5 tak, to wszyscy już za teraz. Darmo. Kurde, na serwery nie mogę parodia. Wejść. Ja się śmieję, że pan ci wziąłem, bo była promocja akurat 2 tygodnie wcześniej z wersja premium, nie? A za 2 tygodnie później darmówka poszła. No to wiem, Piku te serwery wywaliło do pobierania, bo na tyle osób, nie, tak, na razie się tak. Serwer normalnie gramy na ogólnych, słuchaj, tylko że jak jesteśmy w swojej ekipie, czy tam w swojej ekipie znajomych, to akurat wchodzimy sobie na sesje takie, wiesz, zamknięte dla nas i mamy spokój przynajmniej, że nikt nie rozwala, nie? Tak, Extreme, dokładnie. To żeby pograć sobie stabilnie i normalnie w GTA, no to zapraszamy godzina 4 do 7 rano, nie? Albo 3. No ja to teraz staram się dostać na testy beta do Microsoft Flight Simulator 2020. Ale co, przyjmują tam w ogóle? Tak, jakieś tam, wiadomo, warunki są, ale a co trzeba spełnić?
Słucham? Co trzeba spełnić? O, jest masa tego. Co ty gadasz? Wymagania są śrubowane. Od no, podania swojego sprzętu, tam jeszcze, wiesz, takie bzdety. No, by trzeba było wejść, żeby zobaczyć, nie? Bo tego to jest kipę. Musisz wypełnić broszurę. I oczywiście wszystko angielski. No, to wiesz, tu akurat to jest mało istotne, czy tu wiesz, angielski czy nie angielski, nie, to tam mały pikuś, tylko wiesz, chodzi o to, wiesz, żeby chcąc taką grę się dostać do wersji beta czy cokolwiek, no to już trzeba mieć trochę i rozpoznania w tym temacie, nie, bo oni byle kogo też nie biorą, nie. No już trzeba było pewnie dawno wcześniejsze grać, nie, też. No, dokładnie, i to no pewnie ja dosyć już sporo. akurat w Microsofta gram od bardzo długo, wiesz, i tak dalej, No to wiesz, tam od początku praktycznie, nie? Dokładnie. Ja to bardziej u nich kiedyś, to w dawnych czasach, to raczej te wojenne, tam był Microsoft Combat chyba, nie? Simulator czy Flight Combat, Tak. coś takiego. Tak, tak. To też mi się podobały, fajnie, one były fajnie zrobione. Zdrówko, pancia! Zdróweczko, zdróweczko. Pancia już tam się to spania, szykuje do roboty jutro. No papa i kurczę, wszyscy czekamy chyba, a przynajmniej większość, wiesz? Na tą betę, ale ja powiem ci, z drugiej strony się cieszę, że jeszcze nie mam, ponieważ nadrobię sobie Singa trochę na tych mapkach innych. A nawet promocja jeszcze nie ma Nie ma, na nie, 1,37. wiem. No, patrzyłem dzisiaj właśnie. Też już bym chciał i ten Poland Rebuilding bym chciał, żeby też już tam się wbiło. No już Poland Rebuilding to ja już dawno, dawno nie grałem. Hej, siema Diabola. Też widziałem, że tam do GTA się dopadłaś. Muszę się na Playce zalogować, żeby kasę odebrać w ogóle, bo jeszcze się nie logowałem, a tam 500 tysięcy do odebrania. Śmiać mi się chce, bo jak gram ostatnio, to więcej na kompie, a na Playce tylko się loguje, jak jakieś pieniążki są do oddania dla Januszków. A co u nas słychać? A wszystko dobrze, a u ciebie? Pewnie, że trzeba korzystać. Ja sam sobie założyłem, dokupiłem sobie, znaczy dokupiłem, dodałem sobie dodatkowo. Darmo dają, to trzeba brać. Pewnie, darmo dają, trzeba założyć, brać i nawet pod kątem tego, że nie będzie mi szkoda na przykład sobie pobawić się w jakieś tam mody na singlu, czy coś odnośnie, nie wiem, grafiki, czy pojazdów. Dokładnie tak. Pod tym kątem, żeby na przykład nie popsuć sobie swojego. Siema, siema, cukrzyk, dobry wieczór. No ja też sobie właśnie tak powoli zaczynam zestawiki szykować na jakiś live'ik, mówię, w końcu sam już z jakiś live w końcu zrobię jeden. No, ty już tam dawno też nie robiłeś, kurczę. Oj, dawno, dawno. Znalazłem sobie już sprzęt na ogranie. A to znaczy? No, ten chciał sobie wypróbować tam ze trzy maszynki na 1,37 zrobione, tam Mana TGA, TGS i jeszcze do tego nowe Iveco. Nowe Iveco, no właśnie, no właśnie. I oprócz tego jeszcze nasze polskie naczepy będę chciał zobaczyć, jak one się spisują, tylko nie wiem, czy one będą z kontabilne z wersją 1,37. Czemu tam to światełko nie świeci z tyłu już z gasłami? Chciałbym zobaczyć, jak one się prezentują w grze Weltona. Nasze polskie naczepy. Czy ja pojechałem w dobrą stronę? O Jezu, przepraszam. Dzięki. Kurde. Zdrówka, zdrówka. Dzięki. No i renóweczkę tam bym poćwiczył, ale ta RNG mi nie leży. Kurde, to wolę sobie wrócić do Magnumki tam, czy tej drugiej zobaczyć. No, w ten tam widziałem już też powoli wychodzi modyfikacja nowego Mana, wiesz?
2020 wersji, ale jeszcze nie jest dopracowana, z tego co widać. A mówisz o modach? Tak. O, to miło. Z zewnątrz jeszcze tako wygląda fajnie, ale od środka jeszcze nie jest dopracowana. No to tak jak ten Mercedes, no po prostu porażka jakaś, nieporozumienie, ta MP5. Kurczę, myślałem, że to coś fajniejszego będzie. Nie wiem, może w tej wersji drugiej, może coś tam poprawią bardziej, ale nie nastawiam się, nie wiadomo jak. Co u mnie jakoś życie lekcje jak lekcje trochę trudno, ale nic nie poradzę. No ale ty tam zdolna jesteś, tam idą ci lekcje przecież szybko. No, wołowinka, ta jedzie wołowinka na hambuksy. Ostatnio też zasmakowaliśmy właśnie w hambuksach z wołowinki. Kurczę, gdzie on ma ten... Jak mu tu widać? 80, to jest 90, a trochę malutkie cyferki na tym prędkościomierzu. Bo ja już taki kurde ślepy jestem. Żeby w tym manie nie było tych kierunkowskazów tak jak w niektórych ciągnikach ci cykają, tylko cyk, 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 cyk. Jak to mnie zawsze irytowało. Takie wolne. Ale ci powiem, że jak na manę, to i tak one są dobrze dopracowane. Nie, no tutaj to jest spoko. Tam właśnie mi chodziło, wiesz, o te włączniki kierunkowskazów. Czemu nie ma szans? Ja jestem na tym. Czekaj, zaraz zobaczymy. Chyba, że przestawiłem, bo tam miało być, że mieli mieć dostęp ci, którzy są na niebieskich i na pomarańczowych też. Ale obczajmy. No jest, można się wbić przecież. Ci, co mają jako gości i zaprzyjaźniony. Czekaj, no właśnie, tobie cukrzyk ja też mogę przecież już zmienić. No zaraz cię tutaj ogarniemy. Musisz włączyć sobie mikrofon. Diabol, o właśnie. No siema, siema. Witamy. Czekaj, cukrzyk ty masz chyba Kamil Kołobrzeg, co? Dobrze mówię? O. O. Dzień, znaczy dobry wieczór w sumie. No siema, siema, kurczę. A nawet mikrofon dobrze chodzi. No proszę. Aż zainwestowało się, więc jest. A, no tak. Kiedyś mówiłaś właśnie, że będziesz inwestować. Czekaj, damy jeszcze tylko Kamilowi rangę. Już będzie mógł. Tylko gdzie ja to mam tam... goście, dobra. No teraz już powinieneś mieć możliwość, żeby ewentualnie sobie zajść do nas. No i co tam? Opowiadaj jak tam z tymi zwierzęciami. Zwierzątami, zwierzątkami i tak dalej. No co, no jak na razie nie ma jak, więc... To już tam jakieś coś tam, jakieś praktyki w lecznicy, coś takiego tam macie, czy nie macie? Znaczy, jako takich nie mamy jeszcze, ale właśnie nasza szkoła inwestuje w takie typowe zajęcie ze zwierzętami. Tak. Będziemy mieli jakby praktyki w stadninie. No proszę. Fajnie. Fajnie, pewnie, że tak, no bo to jednak...
Najlepiej się nauczyć na żywym organizmie niż tylko tam z książek, tak? Znaczy książki jak najbardziej, No tak. wykładowcy jak najbardziej, ale no kurczę, pokazać na zwierzaku oczywiście. Może bez takiego szczegółowego pokazywania, chyba że leczyć chorego. Na to jeszcze przyjdzie czas. No to teraz która dopiero druga, nie? Przecież już druga. Prawie nie? druga. Prawie druga już zaraz. Kurde, jak to wszystko leci. Ja to normalnie ja pamiętam, kiedy miałem 15, a to już 4. Taki żart. Dlaczego się nikt nie śmieje? No nie rozumiem. Radziu, ty czekaj, bo ja wiem, że to wiesz, to kobiet się o wiek nie pyta, ale czekaj, ty jesteś ile młodszy ode mnie? 3? 4? Kto by to liczył? A, no, dyplomatyczna odpowiedź, dobra, rozumiem. Po co ja głupi się zawsze chwalę, ile ja mam? Kurde. Pierwszy, ostatni raz, koniec. No i jak tam diabola to GTA? No, ja jestem bardzo zadowolona. Ale co, single czy multi? Jak na razie single, chociaż na multi już też grałam. Chociaż jakoś się tak nie zapędzam tam. No, tam trzeba być co... Znaczy trzeba, tam chyba lepiej... warto na takie właśnie swoje sesje, tak jak wcześniej mówiłem. Gdzieś ze swoją ekipą, bo zrazisz się jak pójdziesz na takie normalne, typowe rzeźnie, gdzie wszyscy są. Tak, bo już nieraz jak wbiłam sama. To zazwyczaj było tak, że dla żartu po prostu chodzili bez jakiegoś... Zabijali. Tak, zabijali bez... Odradzałeś się, oni wyhaczyli gdzie się odradzałeś i od razu cię zabijali od nowa i nawet nie mogłeś wyjść, bo nie miałeś jak. No to już, to nie jest, to jest zabicie gry tak naprawdę, frajdy z gry. No ja tak się mówię, już przymierzam, już tam mnie już też ziołek namawia na ten roleplaying. Może kiedyś się tam w końcu też skuszę, to też mnie ciekawi, jak to tam się w realu odbywa, w tym pseudo-realu. Też byłam ciekawa, ale jakoś jeszcze się tam nie zapuszczałam za bardzo. Nie, o to tam najpierw tu by trzeba było sobie pobawić się, właśnie zobaczyć co i jak. I później, tylko też trzeba wiedzieć chyba na jaki serwer, bo są serwery takie, że no też jest masakra, nie? No tak, na większość serwerów trzeba być najpierw na serwerze Discord. Trzeba się tak jakby zarejestrować i dopiero wtedy możesz wejść tak naprawdę na serwer RP. Więc... To jest też dobre, bo wiesz, też pilnują w jakiś sposób tego wszystkiego, żeby też nie wchodziła jakaś, za przeproszeniem, trzoda, nie robiła tam kolejnej masakry. No to też jest dobre. Tym bardziej, że tam niby to się odbywa właśnie, ma się odbywać na zasadzie takiego realnego życia, nie? No tak, tak. Nie chcą już wpuszczać jakichś osób, które będą po prostu niszczyć komuś zabawę. No, trollować jednym słowem. No, Bartek, jak te opresory, to powiem ci, ja to z chęcią bym pousuwał te wszystkie różne kosmiczne wynalazki. Fakt, że to się przydaje, jak trzeba szybko polecieć z miejsca na miejsce, jak trzeba sobie ratować wytwórnie czy tam inne rzeczy. Ale tak naprawdę, jakby tego nie było, to też byłaby fajna zabawa, dużo lepsza, myślę. I byłoby bardziej realnie. No ale dobra, no dali te kosmiczne wynalazki, to... To trudno, co zrobić. Ostatnio po wbiciu na serwer online, to... Bardzo się zdziwiłam, kiedy zaatakowała mnie grupka ufolutków. No, no to było. I... Tak. I dosłownie nie dali mi szans na ucieczkę, bo mnie spałowali, więc... No ale to też zobacz właśnie z drugiej strony, bohaterowie, nie? Kurde, w kilku i na jedną osobę chodzą, jeszcze gdzieś tam może mniejszą rangą, bo pewnie masz jeszcze nie za wysoko. No tak. No i wyżywam to, nie? Na takich właśnie nowych, młodszych, w sensie grze. Ale tu też chodzi o to, że te grupy, które się właśnie przebierają za te ufolutki, to oni atakują dosłownie wszystkich, którzy nie są przebrani za ufolutków, więc w sumie też mogli dlatego mnie zaatakować. To jest fajne rozwiązanie.
trzeba się przebierać, kurczę, o, zrobić 20 wojskowych i pójść na okolutki. Faceci w czerni załatwione. O, albo tak, o, widzisz, 20 w garniturach facetów w czerni. No. Też pomysł na zabieg. I można się fajnie bawić. Można też się bawić, tak. Tamtego warto pooglądać, nie wiem, o ile już nie oglądasz. Na Bachusa warto wchodzić, popatrzeć, co on tam zawsze pokazuje na bieżąco z filmów. Różne rzeczy na GTA, co można porobić i ewentualnie co jest nowego zawsze. Muszę zaglądnąć w takim razie. Warto, warto. Bachus albo do Bucha, tylko Buch to on tam bardziej liczy. Różne. Ale też warto. Ja to generalnie jak oglądam to albo Bachus właśnie, albo Buch Klankowski. Z tego gościa to można oglądać tak naprawdę chociażby przez jego styl zachowywania się. On ma tam sobie tyle tej radości, że po prostu... Szturm na strefę 51. No, Extreme, dokładnie. I kiedyś widziałem, w ogóle podobał mi się, ale to było chyba właśnie z RPGa. Gdzieś tam na YouTubie też jest filmik. Chłopaki się bawią, nie wiem, czy to byli w Stanach. Bawią się w Marines i właśnie z zombie walczą na mieście. Tak fajnie wygląda, miasto jest zrobione, opuszczone, zarośnięte. I na zombiaki jeżdżą. Coś się działo, jak mi nie było, Michu? No tak, przerobiliśmy mana na skanie Mercedesa. Znając ciebie, to już sam pewnie przerobiłeś 3 ciągniki w jeden i Titanica z nich zrobiłeś. A co oni z tą Imperią znowu kasę trzeba będzie wydać? A co tam? Co tam, papa, jakiś news się pojawił? Jeszcze nie rysujesz? Rysuję dalej, chociaż ostatnio jakoś tak przystopowałam, bo nie mam w ogóle pomysłów na rysunki, więc... Wena przycichła. No niestety. No tam zaraz niestety. Czemu wiesz, może po prostu akurat teraz taki okres, a później coś wróci ze zdwojoną siłą. Miejmy nadzieję. Ostatnio też odkryłam właśnie w GTA podczas przechodzenia fabuły, że wkradł się malutki błąd. Znaczy malutki, bardzo krzywdzący błąd, ponieważ podczas jednej z misji, kiedy trzeba było zabić jakąś osobę, to zgliczowała się ona w ścianie i nie dało się jej zabić. I to było bardzo krzywdzące, bo trzeba było pominąć misję, bo inaczej nie dało się jej przejść, bo cały czas była w ścianie. Jakiegoś save'a cofnąć czy coś? Nic nie dał rady? Nie dało rady. Cały czas się bugowała w ścianie i nie dało się nic z tym zrobić. Trzeba było pominąć całą misję. No to nie fajnie. No ja w ogóle singla nie robiłem jeszcze tak naprawdę. Tam jestem, nie wiem, może na drugiej misji, może na trzeciej. Jakoś tak zawsze się wbijałem na tą, na multi. Ja już jestem dość daleko. Jestem chyba w połowie z misjami od Trevora już, więc... A właśnie, a tu Sylwia podpowiada granaty. Próbowała. Właśnie nic nie działało, nie dało się go w ogóle zabić. Bo było widać, że jest w ścianie, nie dało się do niego przejść, nie, mogłeś sobie przychodzić wokół niego ile chcesz, ale nie dało się nigdzie do niego przejść. Siema, siema, Wrona. No dobrze. No właśnie, trzeba byłoby jeszcze, przy której to misji było. Ciekawe jak tam, bo wie, Sylwia już dwa razy przechodziła ten z tego singla. Jeszcze dzisiaj nawet sobie rozmawialiśmy o tym. I ta nic nie mówiła, żeby jakieś bugi były. Może coś po prostu się skrzeczyło teraz. Może wiesz, może przy tej teraz aktualizacji darmowej dla wszystkich. Możliwe, że coś poszło nie tak po prostu i... Nie wiem, to było naprawdę dziwne, ale już jestem dalej z misjami, więc jak na razie nie skrzywdziło mnie to tak.
Extreme też mi się to nie zdarzyło. A, no widzisz, no może coś właśnie teraz się sypie, ale Extreme też dwa razy przechodził. No ja też bym musiał w końcu to wziąć, no bo kurde, no fajne pewnie są te misje, fajna jest fabuła. Na pewno niektóre są zabawne misje. No właśnie, szkoda tak cholera odpuścić to. Czasem są glitche w GTA, ja miałem, że Trevor zapadał się pod ziemię, ale co, i na singlu też, Michu? To mi Trevor był kompletnie bez włosów przez chwilę i pod pewnym kątem, kiedy się upadało, to nie miał w ogóle włosów, a jego twarz wyglądała zupełnie inna. Ale to też, kurczę, dziwne, nie? Że przecież ta gra już ma tyle lat. No tak, to było naprawdę dziwne, ale... Wychodziło już pewnie, wyszło już pewnie tyle poprawek. Już pewnie łata nie jedna zrobiona. A tu proszę. A tu jeszcze się takie bugi zdarzają. Ja sobie tu na chwilkę. No ja się też nie spodziewałam tego, że coś takiego może się stać w takiej grze, ale... Stało się niestety. No z drugiej strony to są, wiesz, no też to są raz, że kody, no dwa, że tak jak już mówiliśmy, dużo ludzi wchodzi. Chociaż przy singlu nie powinno coś takiego być, tak? Bo to jak już to online gdzieś tam się posypie zawsze, czy tam na serwery nie będzie można wejść. Tak samo niektóre cutscenki mogą się psuć. No to też cholera nie powinno tak naprawdę, nie? No tak, bo na przykład kiedy Trevor coś mówi, to na przykład nie porusza, porusza tylko głową, ale już ustami nie. No, no właśnie. Ale to takie drobne, nie dosłownie. Nie przeszkadzają tak naprawdę, nie? Też no tak, bardziej bawią niż przeszkadzają, więc... Bardziej szkoda jest chyba tego właśnie, że gdzieś tam misja ci przeskoczy, nie? Niż to, że gdzieś tam się usta nie otworzą, a tak naprawdę potem misję i tak sobie zaczniesz. No tak. No, ale zobaczymy, jak ta szóstka wyjdzie, co to będzie. Sam jestem ciekaw. Aż się boję. Nie, no tak właśnie ja się boję tego, żeby nie okazało się strzelanie z kapiszonów, nie? Chociaż oni muszą coś odwalić, bo ludzie za bardzo czekają na to, za długo to trwa. Tylko ja się boję tego, czy oni zrobią coś pod nowy sprzęt, czyli powiedzmy pod nową PlayStation i tam nowego tego Xboxa. Czy po prostu chcą tylko z hukiem się pożegnać z tymi konsolami, które teraz są? To wtedy szałby graficznie nie było za bardzo. Zaczekamy, zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, a nie źle. Jak znowu przywalą graficznie, no to komputery do wymiany. No niestety. I konsolę. A jak on chwilę topi? Znaczy na chwilę obecną, jeśli chodzi o gry, to korzystam z innego laptopa. Z mojego laptopa mojego starszego brata. I tam nawet GTA na najwyższych ustawieniach chodzi płynnie, więc jestem bardzo zadowolony. Na najwyższych? Tak. A to tam ma tam pewnie jakąś lepszą maszynę. No tak. Więc od czasu do czasu mogę się nacieszyć tą dobrą grafiką w GTA 5. Udostępni za zrobienie lekcji. Rozumiem. Siostra, zrób lekcję, bo misji nie zrobisz. Nie. Bez przesady. Kiedy RP? No już mówiłem właśnie wcześniej, że zbieram się, zbieram, może się w końcu zbiorę. Ale wiesz jak to jest, tyle różnych zajęć, różnych rzeczy, cholera, a 1 200 000 gier, a doba ma tylko 24 godziny. U mnie to jest też, kurczę, tyle, ja przecież tyle lat nie grałem, tam no, spokojnie z 10 lat miałem przerwy. Playki oczywiście kupowałem, bo akurat jestem fanem playka, to co nieraz podkreślałem, ale używałem tak naprawdę Blu-raya do filmu i nie ciągnęło mnie do gier. Jeszcze jestem. Okej, okay. A ty?
teraz po prostu jak mi chupło od jakiegoś czasu z tymi grami, to i pancie wciągnąłem, kurczę, i tłuczemy tam sobie. Czas, ja to tam może więcej, ale po prostu taki pociąg jak jakiś narkotyk normalny. Albo się nadrabia te lata. Siema Łukasz. Raczej to druga pewnie. Może być. Tak jakoś mówię, że już tyle lat nie ciągnęło. Dzisiaj na przykład sobie ściągnąłem, bo jest za darmo na Steamie, tą karciankę Gwinta, nie? Z Wiedźmina. No. I muszę tylko tam ogarnąć tak dokładnie, o co tam chodzi z tymi zasadami. Już tam mniej więcej pokrótce coś tam zajarzyłem. Ale taka fajna gra. Tak wciąga się, nie dziwię, że tyle ludzi zwariowało na jej punkcie, a to tam rozstawiasz sobie karty i coś takiego tam jakbyś właśnie w czasach Wiedźmina walczył, grał i tak dalej, tylko że kartami, nie? Polecam, naprawdę jest za darmo, więc warto sobie ją ściągnąć, bo ja nie wiem ile ona będzie grafisowo, czy cały czas, czy tylko jest tam jakiś krótki okres. Zrobić, przejść ten samouczek cały. Fajna rzecz. Tak samo na Epic Games ma się pojawić po 21, kiedy zakończy się GTA 5 za darmo. Ma się pojawić nowa gra też z takich. Tak. No właśnie, tylko teraz ciekawe co, nie? Bo nie wiadomo tak naprawdę co będzie. Są pogłoski, że ma być to Ark. Że co ma być? Ark za darmo ma być. A, to coś kojarzy. Tylko, że podobno. A nie grałem w to. Tak samo niektóre źródła mówią, że ma być jeszcze Wiedźmin trójka za darmo, ale w to już wątpię. No, to może być różnie, bo ten Wiedźmin już trochę też nasycił rynek. Dokładnie tak, a poza tym... I dalej dobrze się sprzedaje. Tak, ale ja bym się nie zdziwił, jak oni teraz zapuścili darmówkę, ale może niekoniecznie trójkę. Może bardziej tam coś jedynka, dwójka. Tak, ja, możliwe, że starszy wersję. Też możliwe. Żeby zachęcić. Albo podpłacili tutaj Redowi i dorzucam tam trójeczkę. Red Dead Redemption jest aktualnie na przecenie 20% na Epic Games. Znaczy, Reda ja mam na tym, na Playce, fakt, że tym jeszcze z drugiej strony go nie ruszałem nawet, ale też bym chciał właśnie na kompa. Ale dwójeczkę masz, czy dwójeczkę, jedynkę? Dwójeczkę, ale też mnie korci... Na kompa? Tak, nie, na dwójkę mam na Playkę. No jak chcesz, to mogę ci udostępnić na kompa. A ty masz na tym, na Steamie, czy co? Nie, ja mam na tym, na Rockstarze. A co, na z Rockstara? Ich... Z Rockstara też można udostępniać? Tak. Znaczy, ja ci mogę dać swoje konto tam. Nie ma problemu. Nie grasz na razie, mówisz? Ja nie gram, bo moja karta nie wydala tego, to więc mogę ci udostępnić bez żadnego ale i sobie możesz ograć. A, no jak widzisz, chcesz. Kurczę, no to fajnie, bo może rzeczywiście bym nawet jakieś tam strumiki porobił sobie z tego też. No, to ci mogę udostępnić, nie ma problemu, bo ja oszczędzam kartę. No ja wiem, właśnie ty mówiłeś, że tam tak samo i odinstalowałeś GTA, na razie nie? Dokładnie. A korci mnie najpierw jeszcze jedna rzecz, tylko cholera żałuję, że nie ma na tego, nie ma na kompa, żeby jedynkę Reda kupić, tylko że on jest na trójkę, Playkę. I niby ktoś mi tam kiedyś mówił, że właśnie warto ograć jedynkę, żeby poznać tą historię całą na początku. Tak, to ja ci mówiłem też to. A, to ty mi mówiłeś, o widzisz. Zgadza się, bo to jest cała historia tego, no, nie? No właśnie, kurde, i dlatego z jednej strony też Reda nie rusza, nie? Dwójki. Ja mam jedynkę, ale na Xboxa. A, tak też mnie korci, wiesz co, wyciągnąć tą Playkę, trójkę podłączyć. I po prostu zobaczyć, jak to tam było. No czekaj, mam na Xboxa czy na Playkę? Już sam nawet nie wiem, bo mam i to. Na Xboxa to nie wiem właśnie, bo ja tam nigdy chyba nie... Na Playkę mam, chyba na Playkę. Ale nie dam sobie cholera ręki uciąć teraz. Sorry, cenzura. Ja tam nigdy ten Xboxowy nie byłem, tylko właśnie Playka. I tak jak sprawdzałem sobie to, że na trójkę, nie?
Nie, na trójkę mam, tylko na Xboxa pominąłem się z inną grę, bo tam mam ten Combat 7. Mówisz Ace Combat? Nie No i Mortal. mam też Nie wersji Mortal Kombat. PC-towej. Co? Nie Mortal Kombat. Nie. Bijatyka, nie? Nie. Oj, to ja pamiętam, jak jedynka PSX wchodził, to jedną z takich sztandarowych gier, to tam się tłukliśmy, to był Tekken, jedynka. O tak, takie na to A, ja to ze było, skup czasu. o panie. To No, prawda. jak z tym, co masz Reda 1, to na plejkę, o widzisz, no właśnie, o, na plejkę masz Reda. A, No to widzisz. na plejce. A plejki nie masz, bo twoja plejka trójka uszkodzona leży u mnie w szafie, powiem ci. Dziadek miał w piwnicy, to ją tam wywiozłem. Mówię, zobaczę, może tam coś z niej kiedyś będzie na części chociaż. Tak, Tekken to było, o Jezu, ile godzin się w Tekkena człowiek zagrywał. Tą jedynkę właśnie. Oj, to prawda, prawda. Ja pierdzielę, to ja się uczyłem wtedy na padzie grać. Teraz mnie tak korci, bo jest chyba to chyba na Steamie też było. Za nie, fajną cenę jest. 100 gier chyba to jest na Atari. No i tak się też zastanawiam, czy tego nie wyknąć, chociaż wolałbym Commodora. A w ogóle widziałem, że no mówię, tak mi korci ten Commodore 64 jest do kupienia znowu, nówka w sklepach. Tylko trzeba jeszcze troszkę poczekać, aż troszkę z nim zejdą z ceną. Normalnie wersja 1, bo wyszły dwie wersje Commodora tego. Mini wyszła, mała, gdzie klawiatura jakby nie działa, i wyszedł Commodore 64 1 do 1. Ładnie. A co, papaj, nie wiedziałeś, że jest GTA za darmo? Jeszcze A, 3. Peak Games można odebrać do 21. No, jeszcze 2 dni, słuchaj. I to jeszcze wersja premium, stary. Korzystajcie, póki To możecie. jest, tak, to w ogóle tu, to naprawdę pojechali z wersją premium, to Tu co? jest grzech nie skorzystać, tak Oj, tak. naprawdę. To sobie tam konto zakładać, nie ma na co czekać, tylko brać. Dają, trzeba brać. No i za 2 dni jest kolejna gra za darmo, tylko jeszcze nie wiadomo jaka. No, mnie tak korci też, bo jakoś miał w maju wyjść cały pakiet odrestaurowany i Command & Conquer, taka seria była. To generalnie były strategiczne gry, to tam też tacy pokroju Radka i mnie będą pamiętać bardziej chyba. Bo można kupić tanio pakiet też na necie, tylko że dlatego jest tani, bo ma wejść właśnie wersja odrestaurowana, tam trochę podciągnięta pewnie kolorami i tak dalej. Ja się przecież tu tygodniami, miesiącami w to zagrywałem, tą serię. Tak samo jak Dune'y szukam, też bym sobie właśnie kupił. Tylko Dune'a wychodzi gdzieś, pokazuje się pudełkowa wersja, to ma tak horrendalne ceny. Uszkodzenia 1%, to gdzie ja to zrobiłem? Chyba w tej mgle. Wcale się nie dziwię. No, słuchaj, to od deszczu. Grat mi to. O, już wiem, to są uszkodzenia od gradu. Zainstalowałem sobie tego moda na ten Brutal Weather czy coś takiego. I on tam właśnie dodaje też fajne, nie tylko dodatki do deszczu, burzy i tak dalej, ale w ogóle jeszcze takie inne do grafiki. Fajnie dosyć to wygląda. No. Jeszcze tylko ruch musiałbym drogowy zobaczyć, czy działczy. A ty, Radek, widziałeś w ogóle, czy nie widziałeś tą mapę? Którą? No, tego, tą combo. Nie. Czekaj, nie wiem, ty masz streama odpalonego? Tak. Tylko, że akurat jestem w grze, ale ten... To czekaj, zjadę. I dosyć szybciutko się ładuje. Można powiedzieć, że ładuje się tak szybko jak promos, tak naprawdę. Już nie czekasz, wiesz, 20 minut czy dłużej. I zobacz, jak ta mapka wygląda. Jest to powiększe. Ło, urn. I to jest bez promocja. Żartujesz. To jest bez promocja wszystko. Ile tych kurna tych plików jest? Więcej od promocja? Ło, stary. Uuu. Zobacz. To jest i Rus Map, i ten
Bliski To musisz mi to podesłać, Wschód, panie. tylko Turcja. Wiesz co? To byś musiał tam na filmik przy wcześniejszym moim combo, na filmik Wombata, ja tam podałem linka i tam u niego masz po kolei wszystkie, pobierasz sobie właśnie te mapy i lecisz sobie normalnie po kolei tym wykazem, jaki on ma u siebie. Pokaż mi, jak Polska wygląda z bliska. Jak coś, to ja ci ten, to ja ci tam jeszcze podpowiem, co i jak. Warszawa jest nawet tutaj, widzisz, przez to rozbudowana, że to jest ten, czekaj, jak ta nasza Polska, Poland, Rybnik. nie rebuilding, bo rebuilding tu jeszcze nie ten, nie chodził, tylko ten mod, coś tam. Aha. Kurczę, zapomniałem teraz, widzisz, z głowy mi wyleciało. No to tylko tyle, że Warszawa rozbudowana, a tak to wszystko po staremu, nie? Tak, oni tam jeszcze chyba coś. Trzeba było poczytać, gdzie oni jeszcze ewentualnie co dodali. Bo tu masz jeszcze tak, masz jeszcze Turcję normalnie, nie? Jest Turcja, jest Rumunia. To Rumunię też tam pogadamy, jakby co, to ci tam potem powiem. Jest ten właśnie Rusmap, tu jest jakaś jeszcze dalej część rosyjska. I zawsze zapomnę ten, nie Goinkis, tylko jak to się mu nazywa ten. The Baltic Sea. Nie, to jest też mod mapowy. Ja zawsze zapomnę, kurde, jaką on ma tam nazwę. Poczekaj, wyjdę. Trochę będzie mi się później ładowało, ale to nic, to ci pokażę też tu. Czyli w zasadzie tam kto jeszcze będzie chciał zobaczyć, to sobie zobaczy. Wyjdę do profili. Zapis sobie. Tak, on już go tam zapisałem. Mam pytanie, może ty wiesz, jak wezmę zestaw kryminalisty, to stracę budynki, samochody, to co mam mi zamieni na te, co są w zestawie? A właśnie, Miku. A powiem ci, wiesz co? Nie wiem. No właśnie, może być lipa. Widzisz, tego nie rozpatrywałem pod tym kątem. Ja też nie brałem tego zestawu. Ale słuchaj, Michu, tam jak się bierze ten zestaw kryminalisty, to z tego, co kojarzę, to jego się nie uaktywnia całego naraz, tylko tam Miała. uaktywniasz po kolei. Ja tak samo miałem. No i możesz sobie nie uaktywniać tych swoich, które już masz, tylko wiesz, inne, nie? Dostajesz tylko na początku te dodatki, które są normalnie free w grze, a resztę musisz sobie uaktywnić. No. Zobacz, Radziu, tak to wygląda. Ła. I tu masz tak, no ten mod to jest. Ale patrzę, jest Poland Little O, Adult. właśnie, o tym mówiłem. Poland Little Aiding jest ten mod, nie? No i to są te wszystkie mapy, te mody po kolei. Jak tam będziesz chciał, nawet screeny, to ci też będę mógł je wrzucić. Zrobię ci screena po Fajnie, kolei, fajnie. czy coś. Czy sobie No tam przydałoby zobaczysz. się. Wypróbowałbym to. Fajna rzecz. Wyspy Szwedzkie. Moje klimaty tutaj. No, Paris Rebuilding oczywiście tam trochę też poprawili. Germany Map jakiś chyba to jest, czy Germa. Ja tu nie wczytywałem się we wszystkie szczegółowo. Ty i tak masz mapowe wszystkie, nie? Czekaj, to Tak, ja mam zobaczymy, co full. on tu. A zobacz, tu są zmiany, nie? Co on tu dodaje? Adaptowany do 1.36, ale niby ma chodzić tu na tym, bo tak było w opisie. Tu widzisz, o, w Danii pododają, coś tam porobiło, pododawało, w Niemczech. UI to nie wiem, co to jest UI. To jakieś screeny. A, UI to jest chyba w ogóle do menu, tak naprawdę. Ten Poland Detail Editing. To, co mówiliśmy. Później map making Lille. To nie wiem, co to jest. To Lille, czy to chodzi o Lille we Francji? Czy co to jest? Nie ma tu opisu. Być może to chodzi tam o miasto. Możliwe. Tak mi. Albo jakieś tam porty, czy coś Albo tam coś. już No dodane. właśnie, bo mi tak po głowie coś tak chodzi. Nie wczytywałem się szczegółowo w to. Tu jest też do Wielkiego Stepu coś do Azerbaijan Road Connection, czyli połączenie gdzieś tam z Wielkim Stepem. A właśnie, bo Wielki Step jeszcze tu jest, nie? Też w tej mapie. No. Tutaj jest ta Turcja. I ściągałem, słuchaj, nową wersję Turcji, bo wysypywało mi mapę całą, jak wstawiałem tą Turcję, co Wombat miał.
i Rumunię, bo tu jest coś takiego, że chyba Rumunia nie działa bez Turcji. Jakoś one są powiązane ze sobą, nie? No i to jest właśnie ta Turcja plus połączenia. Bo połączenia też muszą być. Tu jest cała ta Row Extended Rumunia. To jest ta wersja Pro, płatna, nie? A to tam jak coś to ogarniemy, nie? To wiesz, o co chodzi. Dobra. Medmap to jest też jakaś, nie wiem, czy to nie jest, czekaj, fikcyjna. Medmap. To jest jakaś, nie wiem co to jest, bo to są miasta jakieś, Kroton i Lek. I to tu część wiem, że są chyba takie trochę też gdzieś wymyślane, tak mi się wydaje, z tych małych. No ale to jakby mówię, to są takie pomniejsze. Później jest tak, połączenie Rusmapy z Wielkim Stepem. Tu jest Peter for Rusmap, to on też tam poprawiał coś sobie właśnie w Rosji. On tutaj, co on to poprawiał chyba? This package adds to Rusmap and extended version of some... też coś dodaje do Rusmapy i rozszerza chyba, on tam chyba coś tam rozszerzył w Petersburgu, właśnie w Wyborgu na Rusmapie. No tu jest cały już tam Rusmap. O, South Region, o to mi chodziło. Właśnie, nie wiem czemu nigdy nie mogę zakojarzyć, załapać South Region. Jak za darmo to pobieram nawet ocet słodki. Papaj, nie ma co tam się, wiesz, zastanawiać nawet i mieć jakiś skrupułów. Jest, to się bierze i tyle. Ja sam pobrałem, mówię ci, mimo że kupione mamy już. South Region, później Road to Aral, Wielki Step, to co ci mówiłem, też takie fajne nawet trasy tam są. Tu jest jakaś North Map, jeszcze północna mapa, coś. I tu widzisz, to chodzi o Norwegię z kolei i Szwecję, jakieś miasta, nie? W Szwecji jedno miasto i w Norwegii jest trochę miast. Później jest, słuchaj, Track Test Area, czyli możesz sobie potestować. To Graku widzę, że robił w ogóle. Możesz potestować ciągnik. Jest drugi jakiś tor testowy, Hike Speed Test Track. Tam masz długą prostą, chyba jeszcze tam nie byłem, i zapierdzielasz sobie, żeby posprawdzać. No i tu już się zaczynają dodatkowe mody, które tam wrzucam, czy mi nie wywali, nie? Czyli ta naczepka fajna, co mi się podoba. Nie wiem, czy ty ją widziałeś, ta aerodynamiczna. A, ostatnio widziałem, jak jechałeś właśnie z tym No, Mercem. fajna taka, kurde. Mercedesa spierdzielili, ale naczepka fajna. Później tu mam też jakiś mod do realistycznych, do realnych świateł i na razie odpukać widzę, że działa. Bo jest pod 1,37, więc... skoro jest zoptymalizowany, to teoretycznie nie powinno nic się dziać. No, ten mod oferuje inny sposób postrzegania efektów oświetlenia gry, lepsza widoczność na duże odległości. No, generalnie poprawione są światła, nie? Zwykłe światła na światłach, trochę tam masło maślane. Zastąpiono światłami LED-owymi. Tekstury związane z oświetleniem drogowym zostały utworzone nowe. No generalnie chodzi o oświetlenie, nie? Tu jest, aha, tu ściągałem sobie też jakiegoś Volvo, jeszcze go nie sprawdzałem, muszę zobaczyć. To jest ten Realistic Brutal Weather, piątka, co mówiłem, że właśnie fajnie, oprócz tego deszczu, burzy, że tak w cudzysłowie, to jeszcze robi te inne rzeczy. Spoko, nie ma problemu, trzymaj się cieplutko jak coś i dzięki, w razie czego dobrej nocy. A ten Realistic Brutal Water to fajne to jest, ja to oglądałem na tych na filmikach, ale jakoś tak. Nie podszedł ci? No No i jakoś tak nie wiem. powiem ci, mi się spodobał z tego względu, że tak jak mówię, tu nie tylko ten deszcz No po i... światę ładno robi, ale tak poza tym to ja wiem, Mi się czy jakieś podoba. tam lepsze efekty. Mi się podoba, Radziu, bo nawet na niebo jak popatrzysz, to nie masz... Mnie zawsze wkurzało to na niebie, że była, wiesz, taka... Kurde, nieraz jedziesz, blada tapeta i koniec, No nie? tak, no mówię, po światę ładno robi, nie? No, no. Ale tak, jeśli chodzi o realia, no to niewielka to jest różnica. Ale no mówię, mi akurat ten podszedł, nie? Później, no wiadomo, standardowo Sisley Mega Pack Cabin Accessories, później tutaj realistyczne kolory samochodów. Tak, ten mod jakoś tak ciągle go wrzucam. On fajnie maluje w cudzysłowie te samochody, czy tam nie wiem, ciągniki, i odpukać póki co działa, nie?
tutaj tego mana, to podświetlenie, co teraz jest włączone, chyba to Co mam. ten Polish Reblindic Accessories? A, no to są akcesoria, które tam widziałeś po części. Proporczyki, kubki, czapki, flagi. To te, co, no, chociażby te, co masz Polski Walczącej. No, To jest musisz mi tutaj fajne. te młode podrzucić, No, cholerstwo. spoko. To działa, no bo wiesz, Poland Rebuilding nie działa na razie z tym No, wirusem. wiem. Ale te mody widzę, że działają, nie? No, także jak coś, to tam Się obgadamy. się ogadamy, z tym ogarniemy. Dobra, ja na I chwilkę ZW i za chwilę spoko. wrócę. No i teraz on się będzie musiał trochę podładować. Siema, komorku. No jedziemy sobie powoli, jedziemy, oglądamy mody i tak sobie, wiesz, wieczorek spędzamy. Teraz będzie można zobaczyć, ile czasu tego całego combo map będzie ładował. I naprawdę to jest postęp w porównaniu do tego, co było, bo bardzo szybciutko teraz sobie to ładuje. Fakt, że to trzeba te parę minutek zaczekać. Już chciałbym się też gdzieś tam na tą Rosję bardziej wybrać na tej mapie. Tylko tak jeszcze cisnę na tą granicę francusko-hiszpańską, a bardziej w tamtą stronę, żeby skończyć już tę trasę z tego eventu naszego. No, można było liczyć czas, ile ładuje to combo. Ale naprawdę, w porównaniu z tym, co wcześniej tam było, to po 20 minut, 15, co się czekało, to minimum, co u mnie było, ale tam mówię, z tego, co też czytałem na słabszych kompach, to potrafiło się ładować 40 minut, godzina. No, ktoś pisał nawet gdzieś tam na stronie, że 2 godziny mu nawet ładowało. No, ale tutaj nie ma promoca, więc też ciekawe, jak będzie się to zachowywało, jak będzie już promoc. Jak będzie w końcu? A coś tam, papaj, nie dopisałeś z tą Iberią, albo gdzieś przegapiłem. No tak, ja tak podejrzewałem, że Iberia będzie jako normalny dodatek płatny, nie? O, żeś się nam tu mgła zrobiła. Tak długo ci się nie ładuje. Nie, no właśnie mówię, że nie. Jak na tyle modu. Ładuje się, mówię, można powiedzieć, praktycznie tak jak wiesz, jak pierwsze ładowanie promoca, nie? Ale mgła, łacie, panie. No to mgły są fajne. No. To mamy tutaj wysoko. Widzę, fajne. Tam jeszcze kubeczki właśnie, były czy kubeczek. Zwłaszcza w prędkościomierze troszeczkę za małe te cyfry.
Wiesz, jak to manie. Wiesz, tam Mi wiadomo, to że tak trochę. siedzisz Mi pod to tak wiesz. kierownicą w realu, to jest okej, nie? No, to tak trochę wiesz, nurtuje, że tak trochę niewyraźne jest, nie? To tam ma, bo tu jest waga 21600. Dosyć ładnie się wciąga. To też ten najmocniejszy silnik. Tylko kurde, masz sobie poszukać warsztat, nie? No to fakt. No tylko na multi to byłoby trochę też ciężko realne przy tych różnych wielu uszkodzeniach, co robię w trasach. Co tam za wypadek mają? Coś cię tu nawywijali. O, spaliła się. Czepka w skanie się zjerała. Przepraszam, no i mówisz, że co, że tam takie się kolory nie dają, nie widzą? Zobacz, jak to fajnie. Znaczy, wiesz, jakoś, wiesz, no oglądałem to, nie przekonało mnie aż tak to strasznie, ale to wiesz, inaczej jest jak patrzysz na filmie, a inaczej jak w grze, nie? No właśnie. No, to wiesz. Chciałbyś sobie właśnie u siebie zrobić, zobacz, to zobaczyłbyś
kiedy tam wyglądają, dokładnie. Dokładnie. No one są takie, można powiedzieć, ja to mówię, promocowe, że są ciepłe. Promoc jest też nasycony kolorami, takimi bardziej ciepłymi, nie? Na przykład nie, no zgadza się. Mi się podoba osobiście bardzo ten Natural Lux, tylko on jest tak koźwiałem wypracowany, jakaś ciągle wersja beta. Może czasami nie szło pograć. Obniżanie kierownicy, tylko nie wiem, czy to było w tym modzie, czy trzeba byłoby szukać dodatkowe. Na obniżenie kierownicy, czy na podnoszenie opuszczanie? Boże, dobrze, na podnoszenie opuszczanie. No. To ten mod to już długi czas jest, się przewija. Tylko, że tam było, że chyba te wcześniejsze mody, że coś tam rozwalały tak naprawdę. No były niekompatybilne do nowszych wersji. W dzień jedzie, bo wszystko widać, ale fajnie się też jedzie w nocy. Podoba mi się wtedy to podświetlenie w środku. No, ciekawe, co będę tam planować w nowszej wersji gry. Ale coraz częściej pogłoski idą, że niedługo może tandemy zobaczymy w grze. Co zrobimy? Że tandemy, czyli te solubki. No. Że może niedługo zobaczymy w grze. Ale ci powiem, że dobrze by było, fajnie. No ale to widzisz, to niektórzy nawet tam też mówili, że może i autobusy, tak? No, z autobusami to tak szybko bym się nie spodziewał. Jakby nie było, to jest sporo roboty jeszcze, tym bardziej, że mało osób pracuje przy tym. Ale to wiesz, no zobacz nawet po tych, po modach, nie? Tak. Tego jest. Zgadza się. Ale jeszcze na pewno trochę czasu minie, zanim do tego dojdzie. Prędzej bym się spodziewał solówek. To praktycznie tylko zmiana podwozia i zbyt wiele zachodu przy tym nie ma. O kuźwa, ale mi się tam policja biła, znaczy jajej, sorry.
odnoszę wrażenie, że na singlu kilometry idą wolniej. Co? Mówię, że odnoszę wrażenie, że na singlu kilometry wolniej idą. Jak już tak nie pierwszy raz już mam, wiesz, takie... Albo złudzenie, ale to albo tak jest. Raczej złudzenie, no wiesz, licz się z tym, że masz przecież, no... Jakby to powiedzieć... ruch AI i tak dalej, no wiesz, musisz się liczyć ze wszystkim po drodze, nie? Na multi masz praktycznie pustą drogę, więc tniesz ile wlezie, nie? Mówisz? No, to zresztą i tak wiesz, że roku jutro. Może na troszkę późniejszą godzinę, ale tu mi zaczyna już troszkę molić. Molić, no. Tak to bywa. Dzisiaj w robocie też trochę tam ciężki dzień, cały czas w terenie. Nie ma się co dziwić. I tak spróbuję te jeszcze te link, ten linki podesłać tam z opisem, jakby co. No spokojnie. Czy nawet tam jutro ewentualnie. Dzisiaj tak chyba nie będziesz tam się bawił z tym. Nie, dzisiaj ja tylko podszykuję wiesz, to co mam do podszykowania w ETS-ie, ewentualnie może jutro się tym pobawić, jeśli chodzi o mapy. Zapędziłem. Ciekawe, gdzie ja teraz sobie tutaj wrócę ewentualnie. Nic nie szkodzi. A tutaj nie, to jest stacja. Nie ma, tu nie ma żadnej przerwy. Siema Janka, dobry wieczór. Gdzieś chyba jeszcze widziałem mod, że ten na stację będzie trzeba się zatrzymywać na wagę. No, ale nie jestem pewien, który to mod dokładnie. Jeszcze będę musiał poszperać. No, a w każdym razie istnieje taka możliwość. Tu już będzie zaraz sakan, będzie można zaginąć.
parkiem od razu. Tu jest parking, gdzie można przystanąć. Gdzie można się zakręcić na pauzę. Zaparkował, nie, to już jest zdecydowanie ten czas. Wszędzie miasta szukasz na naprawę. Co mówisz? No. Wyłącz silnik. Kurde, ja sobie na kół ustawiłem teraz. No i dobra, moi drodzy, kręcimy pauzę, bo nomadowi to się już tu dziób drze. Także będziemy się żegnać. Dzięki za ten strumeczek półtora godziny, co posiedział. Także wszystkiego dobrego, dobrej nocki. Trzymajcie się ciepło. Dzięki Radziu, że posiedziałeś. Ja też również dziękuję, dziękuję wszystkim. Jesteśmy i ja tam ci ogarnę, nie? Tam co nie ma problemu. Potrzeba. Wszystkiego dzięki. Dobrego. Dobrej nocy. Hejka. Śpijcie dobrze.